Witam, witam. 14:30. Czas operacyjny 3 godziny. I na samym starcie już masakra. Nie wiem, czy widać, bo gubi się w śniegu. Także tak to wygląda. Butelka, jakaś stara torba. Następna butelka. No i tutaj mam, muszę się odwrócić. Tutaj mam pierwszy sygnał. Tutaj mam pierwszy sygnał. Taki 7.5. No teraz coś tam skacze. 7.4, 7.5 był. Także na 20 cm kopię i zobaczymy, co to będzie. Sygnał zmienił swoją wartość na 64, 65. Gdzieś tutaj. No i właśnie. Aluminium jakieś stopione. Bardzo głęboko. A byłem pewien, że to monetka. No nic. Lecimy dalej. No i jest pierwszy fancik. Skrzydło, jak widzę, od gapy. Niestety ułamane i zgubione. Tutaj sprawdzałem. Nie ma reszty w dziurze. Być może wyrzucone. No szkoda. Pokręcę się tutaj dookoła. Naprawdę fajny lasek. Tylko że tam, gdzie śnieg leży, to jest dosłownie beton. I ciężko się kopie. Nic, lecę dalej. No i jest. I jest pierwsza monetka dzisiaj. Fajnie wypadła. Już patrzymy, co to jest. O, 3 pfeningi. 1842. Prusaczek. Przetrę delikatnie. 120 część talara. Taki stan. Nowy ostrz. No jest. Taki. 2+. No ale jest. Jest monetka, jest fajnie. Nic. Lecę dalej. Sprawdzałem ten sam dołek. A tutaj dalej coś. Ewidentnie. Jest. Coś musi jeszcze być. No, już chyba widzę. Jakaś rurka. Jakaś rurka mosiężna. Sprawdzę jeszcze raz. Czysto. No to ta rurka. Wyszła w międzyczasie dysza od lampy naftowej, tą, którą wychodzi knot. I teraz tutaj widać, że wisi na korzeniu. Prawdopodobnie następna część tej lampy. Już coś podobnego wczoraj wykopałem. Jestem na skraju, tutaj za tymi choinkami. Już jest tam ten las, gdzie wczoraj chodziłem. Także może tutaj jest po prostu rozorana, bo były to kiedyś pola orne. Na mapie z 1877 roku to były pola orne. Mamy sygnał 80 na 15 cm. 10-15 centów. Obstawiam jakąś aluminiową monetkę. Może 50 Weimarek, może PRL-ek.
jest tutaj. No niestety znowu stopek. No i tak wygląda nagrywanie na żywo. O, masakra. Tutaj wykopałem stopek. Tutaj sygnał 53-54. Myślę sobie następna część tego śmiecia. Patrzcie. Patrzcie. Jaki piękny krzyżyk. Ale fant. Ściągnę rękawice. Niestety, tak jak widać, jeszcze mi spadł. Tak jak widać, dziabłem go. Ale piękny krzyżyk. Gdzie ta rękawica? Przetrę o mankiet delikatnie. Piękny fant. Niemiecki. Aż mi się łapę trzęsło. Szkoda, że go uderzyłem. Kurna. No ale, no niestety. Nieraz ciężko namierzyć. A byłem przekonany, że śmieć. Bo taki sygnał. Naprawdę do duszy. Do duszy. Piękne. Nic. Zawijamy w chusteczkę i lecę dalej. Jest pięknie. Zrobiłem dwa kroki. Tam wisi smoczek. Jakaś sarenka zgubiła. Zrobiłem dwa kroki dosłownie. Kolejny sygnał i z dosyć dużej głębokości wyszła monetka. Myślałem, że może coś ciekawego. Może August. A to niestety fenolek Cesarstwo Niemieckie. Strasznie obrośnięty. Także będziemy na nim robić próby z moczeniem w perhydrolu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nic, lecę dalej. Wyszło w międzyczasie troszkę śmieci i mam kolejną monetkę. Jeszcze wkomponowana w gruzie. Gruda jeszcze zamarznięta. Przetrę ją. Dycha Adolfowa. 1942. W bardzo fajnym stanie, jak na cynkową. No nic, jest monetka, trzeba się cieszyć. Lecimy dalej. No i miałem teraz ścieżkę zdrowia, cztery kawałki blaszek cynkowych. Teraz piąty sygnał i jest. Jest złoto Weimaru. 1925. Mennica A. No, w całkiem ładnym stanie. Przetrę. O, jak ładniusia. Super. No i wyszła kolejna monetka, a wyszła ładnie.
Piąteczka Adolfowa w fajnym stanie. No, do fajnego to mu brakuje, ale jak na te cynkowe złomki, to i tak niezłe. Swastykę widać. Nic, nie ma się co rozczulać. Lecimy dalej, bo jest gdzie dreptać. Wczoraj trafiłem wentylek. Dzisiaj mam nakrętkę. Nie, żartuję. Znaczy nakrętka jest, ale nie to chciałem wam pokazać. Wyszło pół monetki. Bardzo ciekawej. Kurczę, nie chcę wyostrzyć, bo siedzę pod choinką. Zawsze wsadzę tą cewkę gdzieś tam głęboko i później muszę kopać pod choinkami. Przetrę ją troszkę. Chyba była monetka 10 centimów. 1942 rok. Centimes. O, odwrotnie. O tak. Kurde. Szkoda, że zniszczona. Nie mam takiej w kolekcji. No nic. Sprawdzałem dołek. Niestety nie ma drugiej części. Pokręcę się. Może jeszcze wyjdzie. Chyba z godziny nic nie było. Dosłownie musiałem kończyć. W sumie to idę już w kierunku auta. No i był sygnał. Jest monetka. Chyba monetka. Albo guziolek. Nie, monetka. Ciemnawo już. Przeczyszczę troszkę śniegiem. Chwilę to trwało. Ale już widzę, co to za moneta. Jest to 5 groszy współczesne. Patrzcie, jak je ziemia strawiła. Jest kolejny moniak. Adolfik. Niewiele lepszy od tej 5-groszówki. No nic. Do następnego. No i tego mi było trzeba dla porównania pokazać monetkę z 1900 roku na te nasze 5 groszy. Także 119 prawie lat i monetka naprawdę czytelna. A 5 groszy. Tragedia. Ale marudzę już. Ze zmęczenia. Dobra, lecę dalej. No i kończę na dziś. Niecałe 3 godzinki w terenie. W lesie już ciemno. I tradycyjnie podsumowanko. Dzisiaj trochę więcej śmieci. No ale też więcej monet. Zapalę latarkę. Będzie lepiej widać. Praktycznie wszystko nagrałem. Fant dnia. Piękny krzyżyk. Teraz widzę, że chyba był pozłacany. Piękne. Super. Także pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję za komentarze. Dziękuję za łapki. Dziękuję, że jesteście ze mną. I pozdrawiam was wszystkich. I do następnego wypadu.
Myślę za kilka dni, bo od jutra ma znowu mrozić. Zobaczymy, jak się sprawi ta pogoda. Będzie troszkę cieplej, to na pewno wyskoczy. No to hejka.